Dzień dobry wszystkim. Ze mną dzisiaj w kolejnym wywiadzie z serii Kiszów Rozmawia jest Andrzej Karasowski, dyrektor Premium TV w TVN. Dobrze powiedziałem? Myślę, że tak. Premium TV produktu reklamowego. To są takie dwie działki, które... Właśnie. Więc zanim przejdziemy do tego, że zostaliście naszym partnerem, a Ciebie chcę powitać uroczyście w naszej kapitule, jako członka kapituły, to mam taką ochotę, żebyś nam rozszyfrował ten swój tytuł, tę swoją funkcję. Dobrze, to słuchajcie, w kilku zdaniach to jest tak, że my jako grupa TVN Discovery współpracujemy z kanałami partnerskimi, czyli kanałami, które należą do innych właścicieli, a my sprzedajemy ich czas reklamowy. Podobnie w części digitalowej, gdzie reprezentujemy handlowo też kilka dużych podmiotów w obszarze wideo. I to są dwie takie części, którymi ja się zajmuję od lat, natomiast od dwóch lat też jestem osobą odpowiedzialną za cały produkt reklamowy, który oferujemy reklamodawcom i domom mediowym. Jasne. To jeżeli możesz opowiedzieć, bo tak, te moje wywiady zaczęły się w marcu albo kwietniu w ubiegłym roku, a powodem była pandemia, kiedy wszyscy byliśmy pierwszy raz zamknięci i był lockdown. Ja sobie pomyślałem, okej, ale są takie narzędzia jak między innymi Zoom, to może warto do tych ludzi spróbować się odezwać, zapytać, co słychać, jak oni to znoszą, jak sobie z tym radzą, jaki mają stosunek do tej całej szybko zmieniającej się rzeczywistości. I w związku z tym do Ciebie też takie pytanie. Rynek telewizyjny, jak to, a szczególnie jeżeli chodzi o TVN, jak ta pandemia wpłynęła na Was? Ja myślę, że cały rynek telewizyjny i podobnie jak wszystkie media na początku były bardzo zaniepokojone i wystraszone tym, co się działo. Natomiast widać, że po tej pierwszej fali klienci wracają z komunikacją, czyli tak już mówiąc o roku 2020, patrząc na jesień zeszłego roku, to ta jesień była w dynamice wyższa niż jesień roku 2019, czyli my widzimy po bardzo dużym spadku, który był na początku pandemii, spory powrót i ten rok 2021 jest rokiem, w którym czujemy, że będziemy zbliżać się do wyniku z roku 2019. Początek był taki troszkę umiarkowany, natomiast od czerwca widzimy, że zaczynamy być blisko bądź powyżej tych wyników, które były w roku 2019, czyli widać, że telewizja jest bardzo mocnym medium do komunikacji marek. Klienci z tego korzystają, wracają też branże, które trochę bardziej ucierpiały na pandemii. Więc od strony telewizyjnej i reklamowej, no to widać, że to jest medium, które sobie z jednej strony daje radę, bo to wiadomo, natomiast z drugiej strony widać, że klienci nie odeszli do digitala, pomimo tego, że bardzo mocno wzrósł handel e-commerce'owy, tak? I to jest coś, co widzimy w trakcie pandemii. Natomiast musi być miejsce, gdzie się zaczyna komunikacja z klientem i najczęściej jest to telewizja. Z kolei digital ma swoją funkcję taką wspierającą, handlową, pomagającą efektywnie sprzedać produkty. I pewnie bardziej na tym ucierpi sprzedaż detaliczna i te pieniądze, które tam były lokowane i one są przenoszone do sprzedaży e-commerce'owej. Właśnie o to chciałem zapytać, bo to w sensie jakby liczbowym to rozumiem, że wszystko wraca do normy. A czy w jakiś sposób ten rynek jakościowo, merytorycznie się zmienił? Właśnie burzliwy rozwój e-commerce'u, jak też jednak media społecznościowe też nabierają rozpędu i ludzie coraz bardziej wierzą, że tam jest miejsce w takim LinkedInie na przykład do budowania marki, ale też do realizacji strategii
promocyjnych i reklamowych i czy w związku z tym rynek telewizyjny jakoś na to zareagował? Myślę, że my jako grupa jesteśmy taką częścią, która bardzo mocno rozwija dystrybucję treści poza, czyli dystrybucję programów poza telewizją liniową. Od w zeszłym roku bardzo mocno wzrosła nam baza abonencka w playerze. My to dostrzegliśmy i od tego roku ruszyliśmy z nową ofertą playerową, czyli to, co było dostępne wyłącznie w ofercie subskrybenckiej, my rozszerzyliśmy na możliwość korzystania z kontentu playerowego w niskiej opłacie w połączeniu z reklamą, czyli użytkownik za nieduże pieniądze kupuje roczny abonament, a oprócz tego ogląda reklamy, mniej reklam niż było to wcześniej oczywiście, co jest ważne i warto to podkreślić. Natomiast ma dostęp do biblioteki, która wcześniej była tylko dostępna dla użytkowników płatnego serwisu. I to z jednej strony zwiększyło dystrybucję treści, które my użytkownikowi przekazujemy, ale też mocno wzrosła nam konsumpcja tych treści, które w telewizji mamy. I tutaj chodzi o seriale, które są serialami produkowanymi do TVN-u i do playera, ale też reality show, jak my to nazywamy też, czy rynek nazywa bikini show. To są takie pozycje, które w chwili obecnej bardzo dobrze się w playerze oglądają, więc na pewno my od strony jakościowej, jeśli chodzi o użytkownika, o widza, to dajemy większe możliwości dystrybucji i dostępu do kontentu. Z drugiej strony też dajemy nowe możliwości komercyjne dla klientów. I zarówno od strony poszerzenia zasięgu, bo wiadomo, że telewizja ma swój zasięg, ale digital dobudowuje, więc to jest coś, co my oferujemy. A dwa, to staramy się rozwijać niestandardowe możliwości, nowe możliwości, które też w jakościowy sposób budują ofertę taką komunikacyjną dla klienta. My już nie patrzymy tylko na to z perspektywy tego, że mamy program w telewizji, ale ten program ma i product placement na playerze, jest obudowywany content marketingiem, rzeczami content commerce'owymi i commerce'owymi, więc my staramy się zbudować taki cały mały ekosystem wokół kontentu, który my mamy i takie oferty od ponad półtora roku budujemy i teraz wchodzimy właśnie w fazę taką, gdzie widzimy, że też to ma spore zainteresowanie na rynku. Więc widać, że ta praca, która była wykonana w czasie pandemii, ona się zaczęła trochę przed pandemią, ale w czasie pandemii największa praca była wykonana właśnie w to, żeby wzmacniać własne treści komunikacją w digitalu i też narzędziami komunikacyjnymi dla klientów. To działa. Mhm. Rozumiem, że studia nawiertniczej funkcjonują normalnie, tak? Funkcjonują. TVN24 to jest główna, głównie tam są studia 24 i tej newsowej, i tej biznesowej, więc to jest jedna część. Natomiast na pewno mieliśmy sporo, jak wszyscy, problemów produkcyjnych z wyprodukowaniem nowego kontentu, który mógłby być na antenach i w czasie pierwszej fali to w ogóle było niemożliwe. Jesienią faktycznie wszyscy ruszyli z produkcjami. I też te z produkcjami takimi zewnętrznymi, jeśli chodzi o seriale, ale też wewnętrznymi w studiu, więc te rzeczy wróciły, powiedzmy, że do nowej normy, bo to nie jest to samo, co było wcześniej, ale nie ma takiego problemu, że nie ma co emitować nowego polskiego, bo co jest ważne, to my zawsze stawiamy na polski content i na polskie produkcje, więc jesteśmy też dużym tutaj graczem na naszym rynku. Więc działamy. Pod tym kątem działamy, staramy się też dla widza wymyślać nowe formaty, nowe pozycje programowe umieszczamy na antenie. W zeszłym roku wróciły seriale, które były bardzo dobrze znane, między innymi Brzydula i ona jest numer jeden, pomimo tego, że ktoś się obawiał, że jest to serial, który będzie emitowany w TVN7, to tam były wyniki rzędu 10-12%, czyli takie jak nie jedna antena ogólnopolska by marzyła mieć. Także naprawdę to było mega dobre posunięcie.
No ale oprócz tych rzeczy, które są znane i lubiane, to staramy się wchodzić z nowymi programami. Jeszcze a propos playera. Bo tak, ja myślę, że bardzo rośnie jakaś, takie mam wrażenie, też myśląc o sobie, taka tendencja, że ludzie nie bardzo w tej chwili siadają przed telewizorem po południu czy wieczorem i z ciurkiem jak leci to oglądają. Albo wybierają kanały w zależności od ich kontentu, albo też właśnie korzystają z takich rzeczy jak player i sobie wybierają to, co chcą dzisiaj oglądać, jakby na własną rękę. Czy ta tendencja rośnie? Ja myślę, że to jest trend, który parę lat temu został zapoczątkowany i też my w tym trendzie od samego początku jesteśmy, bo widzimy, że ten widz, który chce w troszkę innym czasie zobaczyć to, co dla niego przygotowaliśmy, on jest taka potrzeba. Też patrząc na to, jak rynek się zmienia, wejście na polski rynek Netflixa też spowodowało, że w ogóle ludzie zainteresowali się płatnymi platformami streamingowymi, więc to na pewno był też taki ruch, który do przodu ten segment rynku popchnął i go rozwinął. Natomiast my jesteśmy tą częścią, która ten rynek rozwija, bo tak jak wspomniałem, my mamy ten przywilej czy możliwość, że oprócz tego, że emitujemy coś w telewizji liniowej na bieżąco, możemy też udostępniać ten sam content z biblioteki właśnie takiej digitalowej i on może być konsumowany czy oglądany w dowolnym momencie, w dowolnym czasie. I to widać, że to wzrasta. Też widzimy, że jest grupa ludzi, która bardzo rzadko korzysta z telewizji liniowej i ona z kolei jest w playerze, bo zna niektóre formaty z przeszłości i do nich tak. Na playerze wraca. Więc to jest takie, jak mówi, że to jest trend, który postępuje i on jest... Ale on ma też swoją wyporność. To też widzimy, że to był taki moment dużego wzrostu. Teraz wiemy, że ja czasem to porównuję do kanałów liniowych, do kanałów tematycznych, które wchodziły na polski rynek tam przed 2010 rokiem, że one wzbudzały sporo zainteresowania, wnosiły nowy content, zachęcały ludzi do tego, żeby oglądać telewizję i myślę, że to, co platformy streamingowe robią, zwłaszcza te, które są takim trochę ketchupem do telewizji, to one pozwalają na to, żeby wydłużyć życie tych programów, które my mamy, albo zachęcić do oglądania nowych, tych ludzi, którzy w inny sposób chcą mieć dostęp do ekranu tak naprawdę, bo sporo tego contentu jest konsumowane na dużym ekranie. Więc to też jest na dużym ekranie w domu, ktoś podłącza sobie albo aplikację, albo komputer i w ten sposób korzysta. Natomiast jest to trend i pewnie on będzie się powiększać wraz z rozwojem technologii, myślę, to jest taka rzecz. Andrzeju, rozpoczęliśmy już na koniec, rozpocząłem od tego, że powiedziałem, że witamy Cię wśród naszych członków kapituły. Mamy w tej chwili, trwa 11. edycja 50 najbardziej kreatywnych w biznesie, czyli pewnie najdłużej trwający ranking i takie zestawienie. I fakt, że to jest 50 osób, 50 projektów, daje jakby taki przegląd rynku. Jestem bardzo zadowolony i szczęśliwy, że zdecydowaliście w tym roku na współpracę z nami i chciałem Ciebie zapytać osobiście dla Ciebie, co to jest kreatywność? No, dla mnie kreatywność to jest, kiedyś mi się wydawało, że kreatywność wiąże się ze sztuką i z malarstwem, natomiast im miałem więcej lat, tym bardziej dostrzegłem, że tak naprawdę że kreatywność to są wszystkie te procesy, które jesteśmy w stanie zmieniać wokół siebie i mieć pomysł na to, jak rozwijać rzeczy w sposób inny niż to, jak to do tej pory było robione. I myślę, że to jest to, co nas wszystkich popycha do przodu. Im więcej kreatywnych ludzi mamy wokół siebie, gdzie
Nie chodzi tutaj właśnie stricte o kreację w reklamie, ale o to, żeby kreować czy środowisko, w którym jesteśmy, biznes, w którym jesteśmy, rozwijać produkty, pomysły, rozwijać też ludzi, bo myślę, że to, jak kreatywny sposób my jesteśmy w stanie dać innym możliwość do tego, żeby byli kreatywni, to jest to, co chyba jest największą wartością dla wszystkich organizacji, niezależnie czy biznesowych, czy takich, które funkcjonują na zasadzie pro bono, żeby iść do przodu. I to, co robicie, to jest między innymi właśnie ta rzecz, żeby wskazać kreatywnych, tak, żeby dać tym, którzy mają pomysły, tym, którzy powodują, że jesteśmy w stanie się przesunąć o kawałek do przodu, już na górnolotnie mówiąc, zmieniać życie, no ale realnie tak mieć satysfakcję z tego, że można coś zmienić i można pójść wspólnie razem w jakiś inny wymiar rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Tak, my nawet mówimy, że zawsze zwracamy uwagę na to, że to zestawienie to nie jest ranking największych firm, czy nie podajemy w wynikach, nie podajemy obrotów. My mówimy, że my, bo my mówimy w briefie od lat, że my chcemy inspirować do sukcesu w biznesie. I często małe projekciki są bardzo inspirujące. I takich projektów między innymi też bardzo szukamy. Poza tym to jest okazja do tego, bo to jest cały program przecież. My mamy tutaj wywiady i podcasty i webinary i taką całą serię hashtag eksperci, gdzie poruszamy takie tematy, które mogą zainteresować nie tylko tych młodych, kreatywnych ludzi, zresztą kreacja nie wiąże się tylko, a nawet nie moim zdaniem, nie przede wszystkim z wiekiem, ale chcemy pokazywać właśnie i rozwijać ich umiejętność, bo kreatywność też polega na tym, że człowiek wie więcej. Jeżeli wiesz więcej, to możesz pewne sytuacje w odpowiedni sposób stymulować, wykorzystywać, mieć inne spojrzenie na tę sprawę. Andrzeju. Tak, tak. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. I jak mówię, cieszę się, że zdecydowaliśmy się na to, że będziemy w tym roku znowu współpracować, bo byliście naszym partnerem przez ileś tam lat poprzednio. I wracamy. Super. My się też cieszymy. Mamy nadzieję, że w tym roku będziemy mogli też wesprzeć jako TVN Discovery uczestników programu w sposób specjalny. Tak, właśnie przygotowaliście, zdaje się. No, ten rok charakteryzuje się tym, że pierwszy raz na taką skalę znaczna część naszych patronów zdecydowała przygotować jakieś wyróżnienia, nagrody i tak dalej, i tak dalej. I z tego, co wiem, to wy też coś takiego szykujecie. Tak, szykujemy. Mamy pomysł, żeby tym, którzy są najbardziej dopasowani do tego, co możemy im zaoferować w obszarze takim, aby mogli wypróbować swoje pomysły czy produkty, bazując na naszych narzędziach komunikacyjnych, dać możliwość tak na zasadzie test and learn. Więc chcielibyśmy wybrać jedną albo trzy firmy, czy też osoby, które są najbardziej kreatywne, osoby, które mają pomysły w obszarze czy komunikacji marketingu, mediów, technologii, które można użyć na potrzeby reklamowe i dać im możliwość wypróbowania pomysłów. Też po prostu, żeby zobaczyć, jak z dużym podmiotem rynkowym można działać, funkcjonować. No, może coś z tego wyjść większego niż tylko test and learn. Dla dwóch stron oczywiście. Fantastycznie. Bardzo dobra to jest wiadomość. Także dziękuję za to i jeszcze raz dziękuję za naszą rozmowę i do zobaczenia niedługo. Grzegorzu, też bardzo serdecznie dziękuję. Trzymam kciuki za tegoroczną edycję. No i do zobaczenia. Do zobaczenia. Dzięki.